Pandemia zrobiła swoje, ale program treningu w mieście trwał. Nieco innych, ale trwał. Najstarsi mieszkańcy ćwiczyli dzięki zajęciom wrzucanym przez szkoleniowców do sieci. W domach, na ogrodach, tam gdzie mogli, seniorzy wychodzili, ćwiczyli, mają też urządzenia stacjonarne w domach, wiem, bo przysyłali mi zdjęcia, filmiki. Jako trener senioralny w tym okresie, gdzie było bardzo ograniczone wychodzenie z domu do minimum, też trenerzy senioralni robiliśmy konkursy dla seniorów, polegające na tym, że każdy zlicza swoją aktywność przez okres 2 tygodni, sumuje ją i nam podaje wyniki. I każdy rozpisywał nawet to, co robi, ile czasu dziennie i tygodniowo na to poświęca. Także rekordziści, kilka osób takich było, które miało ponad 20 godzin aktywności przez 2 tygodnie. Także po 10 godzin tygodniowo. Ale teraz wraca już normalność. Co prawda pewne ograniczenia obowiązują, ale już seniorzy mogą się spotykać ze swoimi trenerami. Jest ograniczenie liczbowe, ale są takie grupy, które nie przekraczają tego limitu. Jeżeli będzie taka potrzeba, to dołożę na danym osiedlu, na Gaju, czy na Wojszycach, czy na Brochowie kolejne zajęcia, tak żeby każdy mógł z tego skorzystać. To nie jest problem. Budżet godzin na to pozwala, żeby dołożyć jakieś zajęcia. Seniorzy nie ukrywają radości, że mogą wrócić do swojej ukochanej aktywności. Dobrze teraz jest, możemy wyjść na plac, do parku. Możemy chodzić z kijkami, możemy grać w bule. Teraz już po prostu jest bardzo dobrze. Bardzo zadowolone, że mogliśmy wyjść, mogliśmy już ćwiczyć, że nie musimy siedzieć w domach, bo to jednak ciągle ta telewizja nas straszy. A tutaj w naszym okręgu nikt nie chorował, całe szczęście, więc trochę tego strachu miałyśmy mniej. No a to, że wychodzimy tutaj, tak jak dziś na Orlik, to jest cudownie, bo oprócz kijków mamy różne zabawy, jeszcze choćby to bóle, więc bardzo fajnie to wyszło nam. Powrót do zajęć nie należał do łatwych. Niektórzy w okresie pandemii zrobili sobie wakacje, więc wejście na obroty trochę jeszcze potrwa. U niektórych tak. Niektórzy przyznali się, że mniej ćwiczyli, mniej chodzili oczywiście z kijkami. I pierwsze zajęcia były krótsze, wolniejsze, ale stopniowo widać, że możemy dłużej chodzić i w większym tempie, po prostu szybciej. Seniorzy przekazują sobie informacje o miejscach i datach kolejnych treningów. Mamy na naszej Krynicka, naszym klubie seniora, na drzwiach jest informacja, że mamy właśnie spotkania we wtorki o 10:00. Mamy też tablicę przy przystanku koło Piotra i Pawła też. Tam jest informacja, kiedy się spotykamy w tych dwóch miejscach. Na bieżąco zawsze informujemy. Więcej o programie na stronie trenera osiedlowego w zakładce Trener Senioralny.